Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest nietypowe równanie różniczkowe pierwszego rzędu. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru i coś do pisania. Moi drodzy, równanie, które mamy na tablicy, jest to równanie pierwszego rzędu dosyć nietypowe, ponieważ niespotykane tak naprawdę w podstawowym kanonie równań różniczkowych zwyczajnych, które macie na przykład w programie. Jest ono gdzieś w okolicy omawiania równania różniczkowego Lagrange'a i należy do grupy tak zwanych równań niepełnych różniczkowych. To oznacza, że mamy tutaj brak, że tak powiem, jakiejś literki, a do wyboru mamy x, y oraz y prim i w naszym przypadku postać zawiera tylko x oraz y prim. Jest ono nietypowe też dlatego, że nie spotykamy często w wykładniku jakiejś funkcji lub w argumencie funkcji y prim. I teraz co się dzieje? Jak takie równanie w ogóle zabrać się za nim? Literatura sugeruje nam tutaj jedną ciekawą metodę, mianowicie skoro jest to równanie niepełne, no to przedstawiam je sobie jako w postaci y prim równa f od x, zgodnie z tym co mam tutaj napisane, dysponuję tylko x-em i y primem. Stąd wynika, że y po scałkowaniu to jest po prostu całka z f od x dx, no i tutaj mogę sobie zapisać jakąś funkcję, która mi wyjdzie inną literkę plus c. No w naszym przypadku tego typu rozwiązanie jest niemożliwe z wielu przyczyn, ponieważ nie jestem w stanie zapisać y prim równa się. Dlatego to odpada i co wtedy zrobić? Wtedy mamy zasugerowane pewne podstawienie parametryczne. Czyli wstawiamy sobie za y prim jakąś funkcję zawierającą parametr t, no i wówczas x to też jest jakaś funkcja z parametrem t. W naszym przypadku będziemy chcieli, żeby u nas x było, tak jak mówię, równe jakiejś funkcji z parametrem, ale zaczynamy tak naprawdę podstawowo od y prima. Czyli zakładamy, że y prim jest czym? Powiedzmy, że w naszym wypadku jest to t. To się różni w zależności od przykładu, ale tutaj najwygodniej jest wstawić sobie parametr t. I wówczas x to jest e do t minus t. Tak to wygląda. I teraz co z tym zrobić w ogóle? Co mam robić dalej? Tu mi jest coś potrzebne, jakieś przejście, jakaś taka pewniak, takie równanie, które zawsze wiem, że jest oczywiste. I przychodzi mi tutaj coś, co od razu poznaję na początku. Czym jest y prim? Y prim, moi drodzy, to jest dy po dx. Stąd wynika, że dy to jest po prostu y prim razy dx. I to będziemy wykorzystywać i ogólnie wykorzystuje się ten pewnik w wielu przypadkach w takich nietypowych równaniach różniczkowych. Dlaczego? Bo ja teraz mogę zapisać sobie to jako t razy dx. Bo o co chodzi? Ja chcę i x-a, i y-ka, nie y prima, y-ka przedstawić jako funkcje zawierające tylko i wyłącznie parametr t. Ale dx-a mogę sobie wyliczyć, bo stąd tutaj mogę zrobić przecież pochodną po obustronną i wówczas dowiem się, że jeżeli po lewej policzę pochodną po x-ie, a po prawej po t, to będę miała e do t odjąć 1 dt. I wówczas mogę sobie wstawić tutaj za mojego dx-a, czyli będę miała t razy e do t odjąć 1 dt. I dzięki temu mam dy-a równa się i są same tylko parametry t. I teraz co mogę zrobić? Oczywiście mogę scałkować obustronnie i dzięki temu będę mogła poznać moją funkcję y. Czyli y to jest t razy e do t minus 1 dt. I to jest po prostu całka, którą każdy z nas jest w stanie policzyć, bo jeżeli rozbijemy ją na dwie, to pierwsza całka to jest t razy e do t dt, a druga mamy t razy 1, czyli to będzie całka z t po dt. Pierwszą całkę możemy policzyć metodą przez części. Jak wstawimy sobie za u t, a za dv e do t, to będziemy mieć du 1, no i v e do t. I dostajemy wówczas tak. T razy e do t minus całka z e do t, czyli po prostu e do t. No i całka z t to jest po prostu 1 druga t kwadrat i oczywiście na końcu plus c. I co mi to daje, moi drodzy? Tak naprawdę daje mi to już końcowe rozwiązanie ogólne, którym jest ten x, czyli mamy x równa się e do t minus t
I ten y, który mi wyszedł, czyli mamy y równa się i wyłączymy sobie e do t przed nawias, czyli mamy t minus 1 minus 1 druga t kwadrat plus c. I tak jak wspomniałam, jest to rozwiązanie ogólne w postaci parametrycznej, gdzie parametr mamy t, który wiemy, czym był na początku. No i cóż, moi drodzy, tak jak mówiłam, jest to nietypowe równanie różniczkowe. Podejście do niego jest nietypowe, aczkolwiek, tak jak mówiłam, sztandarowo wykorzystuje się to często, tą równość po prostu. No i cóż, będziemy Wam pokazywać coraz więcej takich nietypowych równań różniczkowych, żebyście też wiedzieli, że oprócz tego, co gdzieś poznaje się na studiach, jest znacznie, znacznie więcej. I generalnie to jest koniec filmu. Zachęcam Was do kontaktu mailowego. Mail tutaj mamy w rogu. Zachęcam także do wsparcia kanału w formie tutaj proponowanej lub możecie postawić nam kawę, herbatę lub ciacho, szczegóły w opisie. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia filmu i słyszymy się w następnym.